Hala Kondratowa w Tatrach Zachodnich rozkocha nie jedną osobę. Piękna, długa hala, na której niegdyś były wypasane owce, no dziś bywa częściej wypełniona turystami. Nie oszukujmy się, w lato zmierzają tutaj pielgrzymki na Giewont, dlatego my cieszymy się, że góry mamy prawie na wyłączność. Na wędrówkę wybraliśmy się z Sylwią i Pawłem, w poszukiwaniu pięknych widoków. Nasz cel jest prosty, dotrzeć do schroniska Morwaniec, idąc czerwonym szlakiem przez suche czuby, a po drodze cieszyć się zachodzącym słońcem. Wyłączyło się, ale dobra, już jest. O, patrzcie się. Pięknie, co nie? No pięknie. I tak. Taty Słowackie, Krywań. No, tam słowackie, tam się zaczynają już, powiedzmy, polsko-słowackie, tam są Mięgusze, tam chyba nawet rysy widać, mi się wydaje. A my idziemy teraz tam w dół i tutaj przez suche czuby. Tam jest Goryczkowa, a tam jest Kasprowy, a tam jest Świńca, gdzie prawdopodobnie pójdziemy jutro. Pięknie, co nie? No. Jak to się mówi, do takich chwil warto żyć. Prawda? Albo jak inny klasyk, bunkrów nie ma. Ale tak jest pięknie. Nie? No stare, ale ludzie, którzy to oglądają, myślę, że znają ten cytat. Są nasze dobre hity. Dobra, sami zobaczcie. Powiem wam, że mam sentyment do tego szlaku, szczególnie właśnie do tego przejścia, dlatego że tutaj nagrywałem swój pierwszy vlog. Możecie go znaleźć chyba jakieś 5 lat temu. Kopa Kondracka, Kasprowy Wierch. Ale czy ten sentyment jest pozytywny? No, powiem tak, na pewno uratował mi może i życie, by tak powiedzieć, w przyszłości, dlatego że tutaj pierwszy raz dzwoniłem po top. Była to zima, też listopad, tylko że nie takie jak dzisiaj. I jakby to ładnie powiedzieć, no wkopałem się w niebezpieczny teren, byłem sam. Okazało się, że szlak w ogóle nie jest tutaj przetarty, a ja przez suche czuby miałem na Kasprowy Wierch. A jak widzicie, tam jest gdzieś szlak, widać? Nie jest tutaj zbytnio bezpiecznie. Chyba nagram osobny film o tym w ogóle. O tym wspomnieniu, taki nazwijmy to troszkę ku przestrodze. Bo uważam, że to był błąd, że tutaj tu poszedłem i warto się przyznawać, ale tyle się strachu najadłem, że naprawdę kolejne wyprawy, wow, umiałem wtedy odpuścić i zawrócić. I czasami tak może w życiu jest, że musimy trochę się przejechać, żeby pewne rzeczy zrozumieć, ale to jest pięknie. Wow. Ogólnie czas był piękny, w ogóle kocham ten vlog. Tym bardziej, że podobnie jak dzisiaj chcemy właśnie być na Kasprowym Wierchu, mniej więcej będzie zachód słońca, wtedy też był zachód słońca. Ale co jest, zrobiłem sobie jedno zdjęcie, teraz go zobaczycie. To było ostatnie zdjęcie z moim uśmiechem, potem już nic nie nagrywałem, bo byłem tak wystraszony do samego Kasprowego. Dobra, lecimy dalej na szlak. Słuchajcie, chyba odnalazłem to miejsce. To właśnie tutaj zrobiłem sobie takie zdjęcie w zimie. I tutaj miałem taki moment decyzji. Czy iść dalej, czy zawrócić. No, stąd się już idzie tak naprawdę, no, ponad kilometr. Więc stwierdziłem, dobra, pójdę dalej. No i tu właśnie ten błąd. Dlatego też nagrałem taki filmik. Myślę, że wiele osób mogło go zobaczyć. Hashtag zawróciłem, bo zawróciliśmy. Gdzie w sumie po czasie zrozumiałem, że w tym miejscu właśnie w zimie, będąc sam, przy złych warunkach, powinienem wrócić.
Więc moi drodzy, nie bójcie się tego. I naprawdę, jeśli jest coś źle, po pierwsze dzwońcie także na TOPR, nie bójcie się, oni chcą zawsze wam pomóc, a po drugie jednak rozsądek, no po coś Pan Bóg nam dał, prawda? Więc lepiej go używać. Pięknie, pięknie w górach jest, pięknie Giewont widać, słonko pięknie świeci, nic, tylko się cieszyć. Niestety nie miałem jeszcze możliwości być na wszystkich szlakach w naszych pięknych Tatrach, ale bez wątpienia ta Graniówka jest dla mnie jednym z najbardziej malowniczych miejsc, w jakich byłem. Jeśli macie osobę, którą chcecie zarazić górami, to zdecydowanie polecam, zabierzcie ją w to miejsce. Co znaczy Almette? To nie jest jakiś pyszny... Almette. Nie, to jest asgracją. Almette. Essa, dokładnie. Powiem wam, bardzo fajne takie szlaki są, powiedzmy, które idą wzdłuż grani, a nie na sam szczyt. Są bardzo malownicze. Coś takiego jak na szplikasową przełęcz z Morskiego Oka, tak zwana ceprostada. Bardzo fajne. Człowiek się nie męczy, a widoki, o, cały czas można podziwiać. Cudownie. No, powoli słoneczko chyli się już ku horyzontowi. A my też powoli dochodzimy już do Kasprowego Wierchu. Piękne widoki tutaj mamy. Trzeba przyznać. No, piękne mamy te Tatry, piękne. Naprawdę. W górach bywają takie momenty, że z jednej strony chce się iść do przodu, by być bliżej celu, ale jednak wciąż oglądamy się wstecz, by zobaczyć, przez co przeszliśmy i popatrzeć na ten sam szlak z innej perspektywy. To cudowne, że góry, pomimo że wciąż są takie same, to dla każdego z nas mogą być całkowicie inne. A tak naprawdę ta sama góra z innej perspektywy może zmienić się nie do poznania. To piękno gór, które sprawia, że za każdym razem one nas zaskakują. I jesteśmy tam, zachodzik. Przepięknie, choć jest ciekawie, bo jak to w górach bywa, zachód nie zawsze jest tak, jak powinien być. I ja tak się spodziewałem. Miało być tam 16:20 coś, ha, a jest za 15:16 i już słonko zachodzi. To też bierzcie zawsze pod uwagę, ale spokojnie, czołóweczki mamy, Kasprowy za nami, więc na dół mamy jakieś pół godzinki do Morowańca biegiem. Świetnie, coś niesamowitego. Niestety od wielu lat nie mam już możliwości tak często zaglądać w Tatry, jak było to poprzednio. Ale i tak jakiekolwiek góry wzbudzają we mnie zawsze pewne wzruszenie. Bo góry to piękny detoks od codzienności i świetna możliwość do przewietrzenia swojej głowy i duszy. Takie chwile jak zachodzące słońce za graniami Tatr uzmysławia nam, jak wiele jest pięknych chwil do przeżycia. I lepiej nie marnować swojego czasu na to, co ulotne, ale kompletować takie momenty w swoim sercu i cieszyć się nimi w każdym dniu. Będąc z wami szczery, jestem na Kasprowym Wierchu sam. Tam nic. Tam zachodzi słońce. Dzisiaj mam takie chwile, wam powiem, trochę takie zadumy, że tak cudownie,
że są takie chwile w górach, gdzie naprawdę możecie być sami. Znajomi są teraz, oglądali tam kolejkę, a ja tutaj sobie już poszedłem. Pięknie, po prostu pięknie. A kto wie, może jutro uda nam się wejść tam na świnie, ale czy nam się uda, to się dowiecie. Pewnie będzie osobny film, więc... Więc zapraszam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić filmów. Łapka w górę, jessa. Nie, no żartuję. A nie, ale naprawdę, jeśli byście mogli dać suba, to będę zadowolony, bo to zawsze jakoś tam motywuje. A wiecie, że ostatnio filmów dawno nie wrzucałem, więc bardziej warto. Dobra. Zapytajmy się, jak się im podoba wędrówka. Oczekujący? I my żądamy. Okej, dobra, teraz sonda Gór Wolności. Pytanie jest następujące. Jak wam się podoba w górach? Niezmiennie się nam podoba bardzo. Niezmiennie. Wspaniale. Wiem. Tak, zachwycają jak zawsze. Nie jest ci przypadkiem za zimno w tej czapce? Nie, właśnie idealnie. To jest specjalnie na tę okazję. Dla Gór Wolności. Edzia? Elegancko. Trochę zimno w ręce, ale jest okej. Okay. No bo rękawiczek nie masz, no to tak, halo. Tak, są tak. No, no to... A ja dodam od siebie, że mi się też bardzo podoba. Fajni współtowarzysze. No. Dobra, to lecimy na dół do Murowańca. Raz, dwa, trzy. Jesteśmy. Trochę się tu się pozmieniło w tym Murowańcu, szczerze powiedziawszy. Oj, proszę bardzo, proszę. Jakieś takie telle, pizza. Nie ma schabowego, porządnego. Dlatego idziemy po prostu wypić kawę. Ja za mną już na halę gusieńcową. Bierzemy Aeropress. Wrzątek już wzięliśmy z kuchni. No i co tam? Zrobimy pyszną kawę wieczorem z widokiem na halę gusieńcową. Ale dobra kawa, trzeba przyznać. Taką nutę karmelu tam czuć. No, no czujesz tak, no, na początku taki trochę lekki kwas, a kończy się takim karmelem. Przynajmniej dla mnie. No, ta kawa się nadaje na przykład do ciśnieniowego, do espresso. Czy nadaje się, jak lubisz bardzo kwaśną. No. Chodzi taka super kwaśna. Taki, ale fajne, że ona taka, takie zakończenie ma właśnie, no, bardzo, łagodne takie. Bardzo dobra, ale... Top. No. I tak, moi drodzy, siedzieliśmy sobie na tej hali gąsienicowej, piliśmy tą kawę, zrobiłem kilka zdjęć, patrzyliśmy na piękne gwiazdy, patrzyliśmy na grań Orlej Perci i nie chciało nam się bardzo wracać do schroniska. Jakoś tak... Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, ale jednak Murowaniec, oprócz wielu plusów, no łatwe podejście, hala gąsienicowa, dobre wyjście na przykład na Zawrat, Kościelec, to jednak no, samo schronisko, jeśli chodzi o kwestię już jadalni, tego wszystkiego, co jest na dole, dla mnie przynajmniej straciło pewien klimat, dlatego po prostu tego wieczora siedliśmy, poszliśmy, zjedliśmy coś. No i resztę spędziliśmy już w pokoju na długich rozmowach. Dzięki, moi drodzy, że oglądaliście ten film. Będzie następna kontynuacja, dlatego że następnego dnia będziemy wyruszać na tak zwaną świnię, czyli świnicę. Więc serdecznie zapraszam, by subskrybować ten kanał, jeśli chcecie być na bieżąco z filmami. Jeśli się wam podobało, to oczywiście łapka w górę dla zasięgów. No i co? Mam nadzieję, że do zobaczenia gdzieś na szlaku. Cześć! Będąc z wami
zamarzała mi twarz. Będąc z wami szczery.